silniki w Volvo V60. Volvo V60 już od momentu swojej premiery i roku modelowego 2019 dysponuje szeroką gamą dwulitrowych, czterocylindrowych silników. Są to zarówno jednostki benzynowe, jak i diesle oraz plug-in hybrid. Silniki diesla występują w dwóch wariantach: D3 150 koni mechanicznych i D4 190 koni mechanicznych. Silniki benzynowe oznaczone są jako T5 250 koni mechanicznych i T6 310 koni mechanicznych. Silniki plug-in hybrid początkowo występowały w dwóch wersjach: T6 o łącznej mocy 340 koni mechanicznych i T8 o łącznej mocy 390 koni mechanicznych. Silnik elektryczny w tych samochodach generuje moc około 87 koni mechanicznych. Od połowy roku modelowego 2019 z obu hybryd pozostała tylko wersja T8. Jej moc się nie zmieniła. W roku modelowym 2020 do gamy silników benzynowych Volvo V60 dołączyła jednostka T4 o mocy 190 koni mechanicznych oraz T8 plug-in hybrid o łącznej mocy 405 koni mechanicznych w wersji Polestar Engineered. Wszystkie jednostki napędowe sparowane są z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. W przypadku silników D3 i D4 dostępna jest również skrzynia manualna.